Cześć, tutaj Adam. Oglądacie właśnie drugi odcinek Life is Strange. Troszeczkę poczytałem komentarze z pierwszego odcinka, który nagrałem i się was oczywiście posłucham, bo to dla was mnie między innymi nagrywam. To nie jest tak, że sobie siedzę tylko po to, żeby to oglądać własne odcinki. Nie oglądam was tych odcinków. W sensie oglądam, bo żyję swoje życie w tym momencie. Moi piękni ludzie, po pierwsze, tak, będę zwracał większą uwagę na szczegóły i to zrobimy. Kolejne rzeczy będę zmieniał jakby w trakcie. Mam do was pytanie. Wolicie te odcinki, aby były takie 30-40 minutowe, czy bardziej takie około godzinne? No dłuższych nie ma sensu nagrywać, bo mi przestaniecie oglądać. Aczkolwiek ile czasu byłoby dla was idealnie tak jedno posiedzenie? Nie wiem, na ile będę wrzucał codziennie, czy co drugi dzień. Na razie chyba skłaniam się bardziej co drugi dzień wrzucać tą serię. A to też dajcie znać, czy to ma być codziennie, czy co drugi dzień. No też jakiś inny film by się przydało wrzucić. Poniedziałek jest poniedziałek na Borucie. Dobrze, przypominam wam, że ostatnio była bitka i nasza serdeczna Alex zrobiła taki wpierdziel, że... Aż się miło oglądało. Pijcie wodę. I'm okay. No, to jest okej. Okay. Mogła zabić. I'm okay. I'm okay. Też tak mówię, jak wstaję rano. Czasami wychodzi, czasami nie. No, ale mieszkanie wciąż ładne. I przynajmniej nie straciliśmy kapel. I guess I might as well unpack. No i właśnie. No i to jest to patrzenie, tak? To popatrzmy na rzeczy. Coś zrobimy taki kompromis. Będziemy patrzeć na połowę rzeczy, które po prostu będą wydawały się najciekawsze po prostu z daleka. Więc na pewno to będzie szuflada. Poka szufladę. Teczka! Alex. Tak! Do I wanna know? Serio, to jest teczka! Twoja teczka z twoim imieniem! Guess I kind of gave Gabe the runaround, huh? Co tu pisze? To jest... Anita and Eduardo. They were one of the good ones. To jest coś a propos... Wow. Okay. Gabe's been looking for me for a while. Ej, to oni zostali jakoś tak rozerwani, rozstani? To jest podejrzane. Powiedzcie w końcu, o co chodzi. A nie, że ja tak czytam te dokumenty i tylko mogę tutaj robić jakieś insynuacje, teorie. Jesteś, o co chodzi. Hold to. O nie, ja mogę popatrzeć, co mnie wkurzy. Czy to mnie wkurzy? So Gabe and Riley have been working on her interview and Mac thought they were sleeping together. This is fucking stupid. No, tego jeszcze nie wiesz. Tego jeszcze nie wiesz, czy tutaj wcale nie chodzi o coś więcej. Czy Rai to jest ta z kwiaciarni, czy to jest jeszcze jakaś inna? Get dressed. O! Wow! O! Uuu! Damn! Oh yeah! Możemy No to zdecydowanie chyba najlepszy jest miś. Jest obrażony miś jest najlepszy. Boże, są cztery stroje. Ciekawe, czy będziemy mogli odlokować w trakcie, czy jak to będzie? No ale dobra, mam. Te stroje się za bardzo siebie nie różnią, po prostu się zmienia jakby tekstura, ale okej. Okay. Popatrzmy na zdjęcie. No way. Gabe has this photo too? Look at our parents. Mom's healthy. Dad's only kind of an asshole. Tak, wygląda na bardzo sympatycznego tatę. Naprawdę zazdroszczę na taty. No dobra. No dobra, to już popatrzmy na medale. Medale się też wydają ciekawe. What an honor. To be the sister of the Rubber Duck Derby second place finisher. O, nice. Rowerek jest super, tylko pamiętajcie o kasku. No dobra, miecz. Nie chcę wiedzieć, czym jest miecz. Tutaj. We didn't even get to finish the song. To prawda, a to była jedna z lepszych scen na razie w tej grze. Jaka gra? Must be Ethan's. Wonder how many times Gabe's been forced to play. A może to na odwrót? Od razu, że dziecko tylko gra w gry. Halo? Ja jestem dużym dzieckiem, gram dużo gry.
Gabe brushing up on comics and art. Jak ona ładnie mówi, nie? Really going the extra ma bardzo mile miły głos. For Ethan and Charlotte. To się dzieje. Ma miły głos. No dobra. Popatrzmy jeszcze na zdjęcia. Trochę się dziwnie czuję, tak chodząc i szwędając tutaj wszędzie, tak... ciekawe co tutaj jest, ha, włączam to, bo jestem ciekaw, bo to są te nasze moce, jak ogarniamy emocje. Czy tutaj czegoś nie ma podejrzanego? Ale... przyjaciela. Oj, zbierali śmieci, jak słodko. A, Ryan to przystojny jest, co? No dajcie znać, czy Ryan jest przystojny, czy nie jest, no. W sensie, co o nim sądzicie. No dobra, czas na rozpakowanie. Unpack siusiu, siusiu! Rozpakujmy siusiu. Oh god, siusiu's gonna look so grungy on this nice bed. She's gotten me through some hard times, but I was hoping we were done with that. Ej, siusiu jest zajebista. We've seen things, haven't we, siusiu? Siusiu! Zajebista! Co jest jaka dobra nazwa? Siusiu! A ja myślałem, że nazwanie kota psi to był szczyt możliwości. Nie. Jeżeli kiedykolwiek będę brał trzeciego kota, to nazwę go siusiu. To jest zajebista nazwa. Perfekt. Nie kradnij. To ja tu jestem od kradzenia. O, takie domki pod trawą były na Islandii. I one kiedyś ludzie robili domy w ziemi, a nie w jaskiniach, tylko jakby tak w ziemi, także oklepywali dachy ziemią i tak dalej, żeby chować się przed chłodem i wiaterkiem. Dlatego to robili, bo było cieplej. Ale tak potem sobie pomyślałem, że musieli mieć naprawdę dużo obrówek na chacie. Mogli mieć takie kolonie, które szło gęsiego, żeby wziąć na przykład bochenę chleba. Tak mogło być. Dobra, tutaj jest generalnie komiks i on idzie za krwią, próbuje to otworzyć, potem idzie dalej za tarnią. I to jest w jaskini. Mam nadzieję, że to nie opowiada o tym, co... W ogóle to trochę wygląda jak scena z Shreka, by the way. Też, że idą po takich kościach i tutaj chodzi dookoła tych kości. Aha, i przeszedł po prostu. Myślałem, że będzie jakaś bitka. Znaczy, bardzo ładny, bardzo zdolny chłopiec. Siusiu. Sorry, mam ADHD, więc jak jest przynajmniej chwila ciszy, to ja już panikuję. I never heard back from Sydney. I hope she's okay. Ciekawe, co to jest. Właśnie, co to jest Sydney? Czy to będzie nasza nowa Chloe? Hey Alex, what's up? You still at Helping Hand? Just so you know, I'm gonna delete my accounts and lay low for a while. I hooked up with this asshole a couple of times for a place to stay and now he's harassing me. Oh, sam living. Czy ona nie żyje, bo ktoś ją, z nią gadał i ją harass, w sensie napadał. Jestem najgorszy w tłumaczeniu angielskiego na polski. Rozumiem po angielsku, ale żeby znaleźć na to polskie słówko, to już jest sobie trudniej. Na odwrót, git. Ale w drugą stronę nie. Supervisor racist and keeps accusing me of dealing. Co to jest za życie w ogóle? Na końcu kso Sydney, a tam... More than I can say for most. O. I really wish those meds had worked. Mm-hmm. Chelsea, the rare bright spot from my time in the group home. Mm-hmm. Czy to są jej przyjaciółki z tego szpitala? Bo jak na razie się domyślam, to w szpitalu był Alex. Crazy how much we've changed. O Jezu, nie ma rodziców. O. A nasz brat ma całe zdjęcie, nie? Nie rozrywaj, nie bądź taka. Hm.
zakryła ojca. Siusiu! Przepraszam, nie mogę przeżyć, Siusiu. Siusiu, lecisz na miniaturkę. Chyba, że kogoś wysadzimy. Time to add my latest meltdown. O matko boska. Nie, lepiej mieć dzienniczek na wdzięczności, dzienniczek na pamiętniczek. A nie będziesz spisywała, jak bardzo się wkur... Dobra. O Jezu, mamy tu strasznie dużo czytania. Strasznie dużo czytania. Tessa Inger, what a mess. I split her lip open, poor thing. Co jest? Co jest ją częściej? Ją częściej jakby... Ona się częściej wkurzała. Makes you feel wrong. Coś ona sobie jakby... Dopisuje, jak się czuje. Ryan! Przepraszam bardzo, Ryan, skąd masz numer do nas? To jest Ryan. It was really nice meeting you at the record store. Looking forward to talking more later. Ryan. No tak szybko dosyć. Ej, dlaczego oni mają do nas jakby... Halo! To jest hello. Jakaś apka. Więc rozumiem, że nie muszę mieć numeru. Możemy się cofać. Się czuję, jakbyśmy szperali po prostu nielegalnie w telefonie. A to jest nasz telefon, bohaterki, mogę to robić. Ale się tak czy tak czuję zwyrolsko. Alex, mieliśmy sesję zaplanowaną na moim biurze. Zdążysz? Alex? Okej, tu opowiadamy o tej dziewczynie, którą rozwaliliśmy usta. Bo się wściekliśmy. Good luck in this new chapter of your life. Please know that I'm here for you. If you need me, this caller has been blocked. You will no longer receive messages from their number. Co? I zablokowaliśmy ją? Czemu? Jaki głos mi się załamuje, jak ja przeżywam. No bo albo się wczuwasz na maksa, albo nie oglądaj tego. To w sensie, no nie da się wyrywkowo tutaj. Gabe. Z Gabe'em też pisaliśmy, ale wiecie co, nie będę was zanudzał aż tak bardzo, szczególnie, że te SMS-y możemy później jakby poczytać, nie? Więc mamy, wracamy do gry. To jest ten kompromis, tak? Będzie połowa akcji, połowa takiego, jakby, znaczy połowa akcji, po prostu gra i chodzenie Alex po mieszkaniu, ale... Och. Nie będę aż tak super zanudzał, ale będę coś tam jeszcze czytał. Alex, here's a little something to say. Welcome home. Can't wait to hear your... No fucking way. Mamy gitarę, będziemy grać na gitarze. Gitara, jak... Jak Maxine. Jezu, jakie dźwięki. Jakie efekty dźwiękowe. Dobra, jaka piosenka wleci? Czemu... A, bo ty tak wyczuwasz, okej, okay, dobra, bo tu tak się zawiesiłaś. Well, Alex, you just went nuts and beat the shit out of somebody in front of your brother. Czemu tak położyłaś krzesło do środka? How are you feeling right now? Czy ja mogę powiedzieć, jak się teraz czuję? Robię sobie autoterapię? When you were here before. Czy to jest piosenka autorska? Look you in the eye. You dress like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. A, dobra. Myślałem, że to jest jej piosenka. You're so very special. Ale taka szczerze też jest bardzo miła. No i bardzo ładny głos. I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Ever makes
makes you happy. Bardzo ładnie. Bardzo w ogóle dobra piosenka. Tylko nie pamiętam, jak się nazywa. Ale ją znam. You're so very special. God, I wish I was special. I wish I was but water. I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Daj sobie czas! Daj sobie czas! Na razie tylko jednego chyba pobiła. W sensie, nie śpiewaj aż tak bardzo piosenki adekwatnej do sytuacji, okej? Okay? Nie trzeba. Bardzo miło, że dał tobie gitarę. To jest bardzo miłe, bo bardzo ładnie zagrałaś, bardzo ładnie pośpiewałaś, ale niestety masz też ten sam problem, co ja z piosenkami, czyli za bardzo dosłownie do swojego życia je dobierasz. Nie wiem, ja mam tak, że mam piosenkę na każdy moją rodzaj depresji, nie? I moment, i spektrum w ogóle, wszystkiego, nie? Do każdych rozczarowań, zawodów i tak dalej mam jakąś piosenkę. I najczęściej mam piosenki do jakichś toksycznych, negatywnych rzeczy. Tak. O, rozwalona. I know it kicked the drywall crack when I see one. Dokładnie. O, możemy w to pograć, ale nie będziemy w to grać. Mamy inną grę do grania, czyli to, co teraz gramy. Dobra, schodzimy. Podoba mi się, że nie odbiegli od tego, że jest tutaj dużo muzyki. Ja mogę siedzieć 3 minuty i słuchać muzyki. Brian, just forget it. Stop that. You need to take care of yourself. Got Mac patched up. Let's take a look at you now. Oh, looks pretty nasty right about here. So, it hurts when you breathe? Alex, you made it. Charlotte, right? I'm sorry you had to see that fight. What a terrible first impression. Dad, I'm taking Gabe to the station. We need a first aid kit that doesn't predate the discovery of bacteria. It's fine. I don't need to go. Well, Ryan knows what he's doing now. You just go with him. No, why should I? Alex, I'll be back soon, okay? Okay. W końcu jesteś obrażony, czy nie jesteś? And my backup bartender. No dobra, poznajmy Charlotte. I love that. It's a falling star? Yeah. Or rising. Depends on the day, I guess. So, what's it doing today? Nie wiem za bardzo, jak odpowiedzieć. Serio, nie wiem. Czuję, że kot mi teraz rozwala mieszkanie. Więc powiem, że nie wiem. W sumie mam odpowiedź, nie wiem. Nie jestem pewien. Wow. I don't know. Today's been a roller coaster so far. I can't imagine. Charlotte, mam do ciebie wielkie nadzieje, że nasza rozmowa będzie normalna. Ale jednak to jest Ethan gave you an issue of his comic. He obviously thinks you're really cool. O, dobrze. Zapulsowaliśmy sobie. lepszy niż Gabe? But does he think I'm cooler than Gabe? I'd say you have a shot. Gabe plays dirty, though. Like, he secretly teaches Ethan to swear. Beef pie special. Watch the gravy. Jed, you didn't have to. Now, Ryan said you're skipping dinner. No starving artists on my watch. Nie będziesz gotowała. I do have to get going. I'm making some pieces for the spring festival, and they have to be done tonight. Sorry I couldn't talk longer. That's okay. So glad you're here, Alex. Okay. I'm looking forward to getting to know you. Yeah. Same. Okay. Bye. Okay. Thanks for supper. Yep. Ten tam pisze SMS-y wkurzony. Zazdrość jest okropna. Ale zdrowa zazdrość jest okej. Okay. Ale taka zazdrość jest taki... To już nie jest najlepsze.
So I'm short-staffed at the moment. Gabe tells me you've worked at a restaurant before. A couple years experience as a server? Maybe not as long as that? Ej. Yeah. Ej. Ej. Ja wiem, co ta gra próbuje robić. Czy wy to też zauważyliście? Wcześniej mieliśmy już dwa momenty, w których mogliśmy skłamać i teraz znowu był ten trzeci. Ja skłamałem, mimo że wcześniej dwa razy nie skłamałem i leciałem i byłem prawdomówny. I robię źle, w sensie powinienem, kurde, aż mam ochotę to trochę cofnąć, ale nie, no nie zmieniamy. W sensie to poczułem, żeby to powiedzieć, ale wydaje mi się, że jednak warto się ustawić, że skoro powiedziałeś, że będzie prawdomówny, no to będę, nie? Widzicie, to są właśnie moje kłamstewka, o których wam mówiłem. Takie kłamstewka... Lots of things. You want to work a shift? Jego stewka komplikowała mi życie, więc lepiej się takich rzeczy pozbyć. Nie ma co kamstewkować. All right. So, we have a few folks that need checking on. Ducky and Diane over there. Steph over here. There's a table in the back that tam needs idź, clearing tam also. Idź. I tam nie idź. You can give tam the food idź. Orders to me, and I'll handle anyone here at the bar. All right? Got it. Nikogo nie mam, przepraszam. A nie, dobra, jest jedna osoba. It's really nice to have you here, Alex. Thanks. Będziemy kelnerem, super. Guess I'm a server now. Let's see how this goes. Co jest, mamy tutaj nawet jakiegoś Twittera? Damn. No dobra. Check on Ducky and Diane. Steph, clear table in the back. Coś czuję, że... Dobra, zacznijmy od przypału, bo to pewnie będzie przypał. O, to będzie przypał. Ale będzie przypał. Przypał będzie. Cześć, to ja ci walnę w łeb! Shit. Now Mac's scared. Teraz jest przerażony, no się nie dziwię. At least he's not freaking out anymore. He won't make me lose control. Okej, okay. I co my też jesteśmy przestraszeni trochę? A możemy go przeczytać? Ja chcę to zrobić. Idiot. You're gonna lose her. You're gonna lose her and it's all your fault. At least he's right about something. Damn. No dobra, zbieramy tutaj rzeczy. Holy shit. Can I talk to you real quick? No, co chcesz? What do you want? Listen. What happened upstairs was fucked up, right? From both of us. Co? Przecież to... Przecież to tyś przyszedłeś bić ludzi. Dobra, ale nie ma co go winiać. O to ci chodzi, ziom. O to ci chodzi. Where are you going with this? Riley's headed over here. Ty wygląda jak koleś, który mógłby trzymać pistolet. Mu pasuje pistolet do ręki. I don't think it helps. Pistolet patrzyłem mu do twarzy. To recap all the gory details, you know? So you're saying you want me to lie to cover your ass? No. No, just like, let me handle it. Look, she's gonna break up with me otherwise. We've been together 4 years. She's the best thing that's ever happened to me. Ale nie możesz się tak robić, John. So please, help me out. Szkoda mi jest go. I don't know, man. Shit. What the fuck is wrong with you? Oh my god, look at your face. No, it's okay. Don't even. What were you thinking? Where's Gabe? Why do you give a shit? O nie. Because my boyfriend just got into a fight with him. I swear. This is it. You better have a good explanation or... Ja go nie obronię. Nie, jest głupi, niech jest głupi. Szczególnie niech ich związek się lepiej skończy. It's not my fault. I just wanted to talk to the guy. About what? About you. To nie ma sensu. To nie ma sensu. Tak. About why you guys are meeting behind my back. Okay.
So how did the fight happen? The bastard sucker punched me. Okay. Not exactly sucker punched, but he definitely started it. Uh-huh. Oh god. Were you there too? Tak. Dopiero przyjechałem. Oh. Powiem wam tak. Ale... Nie no! No o tym właśnie mówię! Ryan, just forget it. Stop that. You need to take care of yourself. Got Mac patched up. Nie wierzę. No nie wierzę! No nie wierzę! Czemu mi to zaznaczyło, skoro nawet nie kliknąłem nic, tylko tam najechałem? Czemu mi zawsze to musi się dziać? Czemu ja zawsze muszę nie chcę coś wybierać? Nie! Nie zgadzam się na to. Zrobię tu cięcie i widzimy się za 10 minut, jak ja... będę... musiał wszystko jeszcze raz zobaczyć, bo mam mega ochotę zobaczyć to jeszcze raz, to co widziałem przed chwilą. Do zobaczenia zaraz. Zawsze musi być jakiś fuck up, musi być. Jeszcze ten checkpoint jest tak daleko. Dobra, jesteśmy. Wcale nie byłem tu przez 8 minut, robiąc wszystko identycznie jak wtedy, żeby nic się nie zepsuło. Błoń! No zasłużył! Ej! Chociaż już chyba nie ma takiego czegoś, bo wcześniej na YouTubie była taka zakładka i można było robić głosowania. Wtedy bym się was pytał, jak wy byście zagłosowali. To teraz nie wiem, jak ja to zrobię, ale jakoś to zrobię, czy to w komentarzach i tak dalej. Chcę wiedzieć, jak wy byście wybrali i chciałbym znać po prostu wasze wybory. Zobaczyć, bo chyba już nie ma tych zakładek na YouTubie, czy można to robić, takie głosowania w trakcie filmu. Ale to zobaczę. Jestem po prostu mega ciekaw, ale tak się tak śmieciu. Yeah, I was there. Max telling you a whole lot of bullshit. Co? Jak to? Mówi prawdę? You know, that doesn't even surprise me anymore. So what really happened? Riley. Mac barged in, accused Gabe of sleeping with you, sucker punched him, and then kicked him while he was down. Riley, listen. What happened to Mac's face? I did that. Well, good. It sounds like he deserved it. No, spoko. Thanks for telling me the truth, Alex. Ależ proszę, ja jestem tylko prawdomówny. Okay. Are you fucking serious? I'm so embarrassed by you right now. But are we still together? What do you think, you fucking idiot? No. No, wiadomo, że nie. A z drugiej strony bardzo złe pytanie na początku, takie insynuowanie. Assaulting Mac Loudon on your first day here, huh? Przecież to... co? Nie, to była obrona. Jason Pike, the deputy sheriff. I'm gonna take you in for questions. A skąd żeś ty się w ogóle pojawił? Mac assaulted Gabe. He's the one you want. No. Your face. You should see your face. Co? Co ty się dzieje? No, I'm only kidding. Nobody's in trouble here. Co? Gabe and I just like to prank each other. Co? Co to jest? Ty z wyrolu jeden, ty? O, super śmieszne. Never been pranked by a cop before. You definitely got me. Thanks for being a good sport. Can I buy you a drink? Maybe. I'm working right now. Well, I'll be at the bar. You want one, you just come by, okay? Okay. Okej, okay, ale z ciebie żartowniś, prankster. Woo! Ja naprawdę myślałem, że idziemy na komisariat, nie? Ja już bym z tobą na pewien komisariat. Ej, zastanawiam się, czy nie zrobiliśmy źle na początku nie obsługując ludzi, a dopiero potem idąc do tego. Can I get you two anything? Miss Chen, here at last to relieve our suspense. Co? Okej. Okay. Hi. Cześć. I am Reginald McAllister. The third, Ducky, to friends, former entrepreneur, now retired, and this young woman. Masz na mnie Gandalf po prostu. Masz po prostu na mnie Gandalf. Nice to meet you. I didn't realize that. That we all knew you were coming. Yes, Gabe is generous with both friendship and. To mu nie mówimy żadnych sekretów. Żadnych sekretów mu nie mówimy. You're from Portland, right? I moved here from DC 6 months ago.
How are you finding the small town thing? Z małymi miastami jest różnie, to zależy. W sensie, z jednej strony jest fajnie, no bo jest tak lokalnie i tak dalej, ale to jest spoko tak długo, póki jest spoko. Ale jak nie jest spoko, to jest koszmar. Ale no, kinda perfect na razie, to wszystko się prezentuje. Chociaż, dobra, kinda bizarre. I've been here one day, and I've already hit my hug quota for the year. She's funny. Diane is a geologist, recently working as a process manager for Typhon Mining. I'm glad there's another newbie around here, too. Can I get you anything? Oh, yeah, we're super hungry. I'd love a pie special with fries. Cheeseburger with mushrooms, and my usual to drink. Jed will know what to do. All right, okay, I'll go put that order in. Thanks. Pewnie chodzi o piwo. Po prostu chodzi o piwo. My dad was in the Dobra, same. Proszę, proszę, speak. Oj, mam nadzieję, że... Hey, Jed. Zapamiętałem? Yeah. I've got an order from Ducky and Diane. Pamiętam. O Boże. Dobra, cheeseburger with mushrooms. Dobra, o Jezu, ej, to można sobie zepsuć. One cheeseburger with mushrooms. Aż mam ochotę trochę to zepsuć, ale pamiętam. Aha, and? Pie special with fries. One pie special with fries. Tak było, serio? Tak było. Ducky asked for his usual? Yeah, he did. Yeah, he's fond of a particular rye whiskey. I keep a personal bottle for him. Uh-huh. Oh, that's odd. I don't see it. No, to jest dziwne. Oh, now wait. I bet Ducky took that bottle upstairs last night. Yeah, he and Gabe went on carousing long after closing. Oh, yeah? Yeah. Serves him right if you ask me. But feel free to go upstairs and look for it. I'm sure he'd be grateful. To miała być prosta praca, miałem wziąć zamówienie, przynieść jedzenie. Oh, Deputy Pike was with them and might have some idea. If you still trust him after that prank. Co to ma być, jakiś investigation teraz? Żeby zdobyć butelkę whisky dla niego? Nie możesz po prostu nalać Jacka Danielsa, nie możesz? Siema. Hey, Alex. Nie będę zrobił. Jesteś dziwny. I masz beznadziejne poczucie humoru. Were you hanging out with Ducky? Mam dosłownie opcję pójścia pić z nim i być walony na klientu. So, Ducky apparently lost his favorite whiskey. Possibly upstairs? Oh no. You remember seeing him with it? Oh, when I left, he was still down here. Oh, but you know what? You should check Gabe's wall of shame. Might have some incriminating evidence. Okay, thanks. I will. Dobra, back to work. Well, I've got to get back to work. Later, Alex. Nie, muszę w ogóle totalnie zniepić. Dobra, gdzie jest to? O, tu jest. Sorry, weź się odsuń. Spukt patron. Spukt patron, czemu? Christ. She did that to that guy's face? Steering clear. Aw. I'm already making friends. This one's from yesterday. Hold up. It was Colonel Ducky on Gabe's couch with the bottle. Oho. Colonel Ducky, no dobra. Ej, ja chcę podglądać ludzi, podsłuchiwać ich. Dobra, czy ty masz jakieś te emocje? Nie. Wy jesteście bez emocji, jesteście... Dobra. Haven is nice. Just wish it felt like home. Hope we both get there soon. Typhon's not a bad company. Once you get used to how they operate. Czekaj. Ducky? Jed thinks you took your whiskey up to Gabe's yesterday. Do you know where you might have left it? I remember absolutely nothing of the night. Really? Maybe check your phone. Did you take any pictures, call anyone? Co tu się dzieje? Have a look. Co? Nie. Po co tak? Co? For goodness sake. How do I access the photos on this thing? Trochę kusi. Ale z drugiej strony po co miałby pokazać? Nice. O, fajne zdjęcie. Co? Co jest? Poor Ducky. I shouldn't be reading this. Co?
It has not been easy being your daughter. You cannot simply say you are lonely and expect that I will forget my first 20 years. I will think about your request. The kids are all doing well. I have shown them a picture of you, McLister. Oh, ma złe relacje z córką. No to fajnie. Sorry. Czemu zrobił zdjęcie tego listu? Well, thanks for letting me know. Spoko. My dad was in the service. No dobra, czyli nie pomożemy. Czy mam iść i szukać jednak tego whisky? Alex, right? I'm Steph. Hey. Just seeing if you need food or anything. Oh no. Jestem tutaj za jakieś dwie godziny, czy tam trzy, i już pracuję. To jest. Sorry, I couldn't hang out at the record store. To jest dobry gitar. I've got some time now, though, if you want to chat. Czemu każdy chce ze mną rozmawiać? Who are you sitting with? So, are you here with somebody, or? That's Ryan's stuff. Apparently, he ditched me for Gabe. Oh. They went to get first aid. A wy tam coś kręcicie? We're here again. Ryan's always doing that. It's a Lucan family thing. Mm-hmm. Have you heard about Jed's rescue? Co? It was a big deal. Back when he was a minor, he saved... I can't imagine. Alex wants an earload of Haven trivia just now. Sorry, Jed. He doesn't like to brag, but there's stuff about it all over the place if you look. Interesting. O kurde, to jest taka legenda? No dobra, wracam do pracy, bo... I should get back to work. Jakby... Okay. Zaraz zapomnę, co miałem zrobić. I've done what Jed asked me to do. Sure, I know. I should see if he needs anything else. I'm just vent. Jed, potrzebujesz coś? Are you finished up with everything you want to do? Tak. Yeah, I took care of everything you mentioned. Is there anything else you'd like me to do? Nah, the boys should be back soon. Akurat wrócili, no tak. To jest, no. Speak of the devil. To jest film. How you feeling? Not great. Not awful. I got Alex covering for you. For real? Tam po twarzach go super nie widać. We need to talk. I'll be on the rooftop, okay? Ooh, pogadamy okay. Na dachu. I think that's enough for today. You did great work. You'll be a damn fine addition to our team. You can't keep an injured man waiting. You better go upstairs. Pochwalił nas, że sobie poradziliśmy dobrze. We'll see you tomorrow. Jestem ciekaw, co by powiedział, gdybyśmy pomylili tamtego burgera. Time to talk to Gabe. No dobra, wiemy. A coś do nas pisze. A ja mogę to obczaić? Miałem jakby opcję, ale klikałem, nie włączyło mi się obczajenie telefonu. O, jak ślicznie. To jest takie cozy, miłe do patrzenia na to, nie? Ślicznie jest. Naprawdę bardzo ładnie. No jestem ciekawy, jak będzie miał charakter ta rozmowa, no bo co on może powiedzieć negatywnego? No nie nastawiam się jakoś negatywnie. Okej, możemy tak zacząć, albo on zacznie. Szkoda, że nie ma tutaj jak w Detroit, że można przemilczeć na przykład i czekamy, aż coś się wydarzy. Ale nie narzekam, nie narzekam. Bardzo mi się podoba. I mam naprawdę chill moment. You giving me the silent treatment? I'd understand if you were. Ale przecież my nie zrobiliśmy nic złego, nic. Look, Gabe, I'm really sorry. I... O, ja lubię, jak przerywa dialog otwarcie piwka. Dlaczego miałbyś przepraszać, Alex? Jesteś zajebista. Keep your job. What? I... Schowana lodówka? Cooler under there? Czy ty masz lodówkę na piwko? I like to hide beers around the house.
because, well... Czyli co? Ta lodówka tam jest zawsze, tak czekasz, będzie poszedł na piwko? You just... never know. Co? 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 Nie mów tak dramatycznie o piwku. Reakcja Alex. So? Czy my gadamy dalej o piwku? Need a manager for your underground cage fighting career? Gabe, I'm really sorry. How many bones have you broken? Like, on other people? Dude, I'm so sorry. I didn't mean to hurt you. Don't apologize. I'm fine. Now that we're talking about it. Może nie słyszę, bo to w twarz. Guess I never realized. Że jestem crazy? That I can kick your ass. Nie ma co sugerować tego, co ma człowiek myśleć. Yeah, I guess. No, I never realized what your life must have been like. On your own. No. Ten brat był z rodzicami? You know, when I pulled you off the Mac and you hit me, I was angry. Then I thought about how you took him apart. Like you've done it before. Normalnie rozwyjaśniałem typiarzy. Tak o. A właśnie czemu dużo walczyliśmy? Powiedz, Aleksy. Kids in foster care fight a lot. I learned how to defend myself. I'd say. No, mi się wydaje, że tak wcale nie było, że Alex teraz w tym momencie kłamie. Jest taka możliwość. I can tell there's something going on with you. Something troubling you. Mam supermoce, mogę czytać co czujesz, co myślisz, ale tego nie robię, bo nie chcę być wariatką. I want to talk to Gabe. What can I even say right now to explain what happened with Mac? Ja nic nie klikam, to samo mi najeżdża. Dobra. A, Adaś, robisz tylko dobre decyzje dzisiaj. Dzisiaj robisz tylko dobre decyzje. Nie pomożesz. Nie pomożesz mi. Ja zrobię dobrą. Ale... Bo rozmawiając o naszej przyszłości... Trochę omijamy prawdę, nie? A jeżeli powiemy o... Ale ja chcę wiedzieć o jej przeszłości. Walczę tutaj z moją chęcią na... Dobra. Powiedzmy o naszej mocy. Ale nie! Bo on wszystkim mówi, nawet powiedział tamten typ, że ten wszystkim rozpowiada. Kurczę, chyba mu jeszcze nie ufam jeszcze aż tak bardzo, wiecie? No przecież powiedział tam przy stole, nie? W barze, że... Mordo, jakby on wszystkim już powiedział, że ty przyjedziesz i tak dalej. To tak by zasugerowało, jakby miał to powiedzieć. A my tutaj nie mamy bezpośrednio skłamać. My po prostu mamy powiedzieć o jednej rzeczy, która nas jakby niepokoi. To nie jest tylko, że nasza moc nas niepokoi. To nie jest takie kłamstwo. To jest po prostu... No nie wiem, zobaczymy, może będziemy mieli opcję też powiedzenia naszej mocy. Ja nie kłamię. Growing up in the system was hell. In my first foster home, an older boy followed me into the bathroom. O nie, so I pushed co jest? Starszy chłopiec już śledził do łazienki i się pobili. So did I. Then I broke his nose. I złamała mu nos, miała 14 lat. Alex jest zabijakiem. In the second home, one of the other kids committed suicide. Co? And I couldn't eat for a month. Przepraszam, to nie jest dobra reakcja. Słucham? Nie możesz Ada tak reagować. Takie zdanie. Po prostu się szokowałem, że miała takiego, no, takie nieszczęście, tak? To jest straszne. Zbyt infantylnie czasami reaguje, aż sam na siebie się złoszczę. Przepraszam was, ale... O Jezu, jestem taki... I'm so sorry, pity guy na tym let's playu, ale po prostu... Tak... Ja się tak angażuję, okay? Tak się zaangażowałem. Fifth home. I got so depressed that my new parents sent me to a hospital. Czyli to były już trzech, tak? I never saw nie, piąty dom, to już jest piąty dom.
i potem miała depresję. The hurt follows me everywhere. Ból ją śledzi. It's the other kids get adopted, leave the system. Not me. They never picked me. Więc on, o Jezu, czyli ona była samotna, aż nie miała 18 lat i wtedy ją mogli wypuścić. Do you really believe that? Czyli to niekoniecznie jest tak, że... Bardzo ładnie zadane pytanie, bracie, ale poczekaj, bo chcę jeszcze nawiązać do tego, jak chcę podsumować, co na razie wiemy. W sensie, ona była po prostu in foster family, w sensie była w... Znaczy, nie w foster family, tylko foster house, czekajcie, to jest sierociniec. I była sierocińcu i zmieniała rodziny wielokrotnie i każdy razem ją oddawali z powrotem i ona aż osiągnęła 18 lat i jakby ją wypuścili stamtąd, więc ona nie była w psychiatryku chyba. Tak jak ja to sugerowałem i myślałem, tylko prędzej była po prostu w sierocińcu i ją wypuszczono po czasie. Tylko jak oni się rozstali? Dlaczego oni nagle nie byli jakby ze sobą? Czy to dlatego, że on był też w innym sierocińcu i potem on wyszedł z tamtego sierocińca i jej szukał? No tutaj to już tak rozkminiamy, nie? Ale ja jestem ciekaw. Today I do. No, na razie dajmy tak... O. Wouldn't you? After all this time, it's hard not to take it personally. And it just keeps happening. It never stops. Then I look at you. You've got a home, a job, a girlfriend. Got it all figured out. No dobra, Alex, daj sobie czas. No nie ma co to zdasz panikować, no. W sensie spokojnie. Take your time, girl. Bardzo słodkie. Ale jesteś zdecydowanie za bardzo milczący, Gabe. Za dużo milczysz. Niepokoisz mnie, bo Alex jest napobuliwa, tak samo jak ja. What is this? Jakie słodkie. A reminder. Don't give up. Looks like a match to me. I tam jest ostatnia zapałka. That was the last matchbook I got when I was still in juvie. Did some pretty unsavory stuff to score it. And you still have it? Yeah. I carry it with me everywhere. Bardzo fajne. Szacun. Za wymyślenie coś takiego. I went through the last few matches real quick, obviously, but... I could never bring myself to use the last one. It reminded me how bad life got. And how much better I was gonna make it. I teraz mu się wydaje, że my bardzo tego potrzebujemy i w sumie tak jest, więc dziękuję. I don't know what to say. You're welcome. Jak ktoś wam daje prezent, to nie mówcie, o Jezu, nie mogę tego wziąć. Skoro wam to daję, to dlatego, że wam chcę to dać. Nie zabijajcie momentu mówiąc, dlaczego miałam... Zabijasz frajdę losu, że daję prezent. I couldn't believe they were real. Everything before was such hell. Now it's different. You can do the same. Start a new life. Zrobimy tak. You made it out of the system, ale Alex. Ale życie jest dziwne, więc boję się, że będzie coś dziwnego. It's time to move on. To nie jest takie proste, ale nie bądźmy tutaj taki, nie rzucamy takich depresyjnych. Powiedzmy, że może masz rację. Czy bądźmy dobrej myśli. Aktywizacja. I came to Haven, after all. Exactly. That's the first step. Damy radę. Don't forget. I'm here to help you. That's not gonna change. Podoba mi się ich relacja. Jest taka... with the flow. W ogóle bardzo lubię. Znaczy dlatego, że ja mam siostrę. I... So. I też w podobnym wieku. When were you gonna tell me about the guitar? Ja się bardzo utożsamiam. You found it. It was supposed to be a huge surprise. No, było duże. Było dużo niespodzianką, bo gitara jest duża. Well,
What do you think? Uwielbiam. I love it. Thank you so much. Ale nie, mam rozkminę, że gra nam również daje możliwość jakby skonstruowania Alex. W sensie to, jaka ona ma być, jaki to ma być bohater. Bo wyłapuje, wiecie, mówienie prawdy, nieprawdy, no to to wiadomo. Ale teraz na przykład zauważyłem, że czy ona jest bardziej taka marudząca, czy jest bardziej taka ciesząca się, nie? Są zdecydowanie jakby bardziej depresyjne odpowiedzi i te takie bardziej, no miłe, zdrowe, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, co jest kontrol depresji. Normalne życie, I guess. Czym jest normalne życie, jak już miałeś depresję? Niektórzy mówią po prostu, że z depresji nie da się wyleczyć, że możesz tylko ją zaleczyć na chwilę, ale... Czy musiałem poruszać ten temat teraz? Nie musiałem. Jest bardzo ładnie i nie pasuje do odpowiedzi, które wybierałem jako Alex. Of course. Welcome home. O, dobra. Oh, hey dude, Ryan, dobra, myślałem, że znowu przeczytam ten typ i będzie się chciał znowu bić, tylko tym razem na dachu. A to no, już byłoby strasznie. He was heading home. Mi się bał. He was, but I haven't seen him in a while. I told him not to wander off. I'll find him. Gabe, wait. Earlier, when I was talking with Ethan, he told me he was hiking up the mountains to explore the old mine. What? Why didn't you say something? Oh, yeah. I'm sorry. If he actually went up there, we need to move. Now. Okay, let's go. O nie, dojdzie do jakiejś tragedii, dlatego że ja... O nie, Jezu, jak dziecko umrze, to najgorzej! Jezu, nie, błagam, nie, no myślałem, że dobrze, bo opowiadałem wam o tym, jak opłaca się mieć relacje z dzieckiem i to jest takie... Nie panikuję, nie, w ogóle tego nie robię teraz, to nie ma żadnej paniki. Nie mam sensu zrobić tego cliffhangera, ale to jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek, ale jeszcze chwilkę, jeszcze 5 minutek. Będziemy go szukać w jaskini, albo może będzie stał to od razu i się nic nie stanie. O nie! O nie! Tu mamy cały poziom tam, nie! Ja tu muszę zakończyć odcinek, no już się trzymam od prawie do godziny tutaj razem. Ethan? Ethan! O Jezu! Come on, pick up, pick up. Nie! Nie, nie, a co gdybym powiedział, to by inaczej, zupełnie inaczej Alex. Wyglądało. Jak to by wyglądało, gdybym powiedział? Byśmy go szybciej szukali, nie wiem, ominąłoby nas cokolwiek? Ha. This way. Ten wziął cały plecak, się przygotował. Wow. Been a while since I was up here. No właśnie, jak powinniśmy być bardzo zaniepokojeni? Should I be, I don't know, freaking out right now? In my experience, freaking out is almost never advisable. Ryan, ty przystojniaku, jak ty ładnie powiedziałeś teraz. And touch base with the safety team up at the site. They're gonna postpone tonight's blast until we find them. Oh, at least we're not racing the clock. Hey, you good? No nie, no nie jest mu dobrze, no i zaraz dziecko umrze. Czy nie wiem, czy ona umrze od razu. Może on sobie już pije herbatkę w domu, ale... Come on, let's take a look around. Boże, a na trailerze było, że ona wybuchła w jakimś ciemnym miejscu, czy jakieś inne miejsce ciemne, gdzie można wybuchnąć, jak w jaskinie. Can you imagine the shit we would have caught from dad, if we'd done anything like this? No. No, ale on był mądry. Miał plecak. I tam miał latarkę. I should have said something earlier. I didn't. I mean, when he said he was going to the old mine. Alex, it's fine. You couldn't have known. Ale za kiedy brat jest kochany, no naprawdę, ty jesteś. Totalnie jest to nasza wina, ale spoko, dziękuję. Still though. Czyli jak ona myśli, że to jest jej wina, to nie jest jej wina, ale jak nie myśli, że to jest jej wina, to ja już uważam, że to jest jej wina. Nie. Sure. Co jest? I can do that. Tak. How was Ethan planning to get into the mine? No, na pewno jakimś bardzo ciasnym miejscem. To na pewno było jakieś bardzo ciasne miejsce. Ach, kochani, będę strasznie brutalny i będę musiał wam powiedzieć, że tutaj
Co jest? Co jest? Czemu tu jest zombie? Dobrze, kochani, a... No, zakończymy ten odcinek. Ja was na emocji przepraszam. Bo jest to najlepsze od przepraszania. Ale no, to jest zejście całe do jaskini, chodzenie, to się nie zakończy nagle. A coś czuję, że możemy mieć tutaj naprawdę... No, coś może się tu... Nie wiem co, bo nie wiem, ale mam wrażenie, że robi się to... Aha. Więc takim cliffhangerem tego, czy odnajdziemy dziecko i czy nie umrze. Wrócimy do tego w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o co was pytałem, o długość. To ma być bardziej półgodzinne i na przykład codziennie, czy godzinne, co dwa dni na przykład. To jakbym cały czas myślę, jak robić te let's play, ja się nie znam. I dziękuję wam pięknie za oglądanie, jak zawsze. Bardzo miło się z wami nagrywało. Do zobaczenia w trzecim odcinku. Już bardzo niedługo. Cześć.